Słuchajcie, ostatnio po raz kolejny natknąłem się na stwierdzenie, które słyszę już od bardzo dawna, jest powtarzane wielokrotnie i które według mnie jest absurdalne i niedorzeczne. Dlatego postanowiłem o nim parę słów powiedzieć. Stwierdzenie, którego używają często osoby publiczne, zarówno zawodnicy sportów walki, jak i wszelkiego rodzaju celebryci. Stwierdzenie, wedle którego hejt istnieje tylko i wyłącznie w internecie, a na żywo, na przykład na ulicy, nikt do ciebie nie podejdzie i nie powie ci w twarz, że ma do ciebie jakąś niechęć czy urazę. I dla mnie jest to o tyle niedorzeczne, że nie rozumiem, jak można tego nie rozumieć. Ja na przykład powiem na swoim przykładzie, jak ja to widzę. Gdy jestem na gali, na jakimś Fame MMA, na KSW czy czymkolwiek i widzę osobę, z którą jest mi nie po drodze, której jakoś tam nie szanuję, której jakoś tam nie lubię, to w jakim celu miałbym podchodzić i mówić jej to w twarz? Co czymś takim miałbym uzyskać? Po pierwsze, co ona by mi mogła odpowiedzieć? Ok, w porządku, dobrze, nie wiem. Po drugie, taka osoba, słysząc to, co miałaby pomyśleć? Prawdopodobnie, nawet gdyby usłyszała to raz, drugi czy dziesiąty, to zbyt wiele by jej to nie obeszło, bo dlaczego miałaby się przejmować tym, że ktoś do niej podchodzi i mówi, nie wiem, w twarz jakąś negatywną opinię? Z drugiej strony, naprawdę nie widzę sytuacji, w której podchodzę i komuś mówię, nie wiem, że go nie lubię, musiałbym mnie jakkolwiek obchodzić, a najczęściej osoby, których nie lubię, totalnie mnie nie obchodzą i szkoda by mi było po prostu wstać z krzesła i się do niej ruszyć. Dlatego mi się wydaje, że to wszystko jest tylko w głowach tych osób po to, żeby tłumaczyć sobie, że wcale nie jest tak źle i że te wszystkie negatywne komentarze, które dostają, to coś, czym w ogóle nie trzeba się przejmować, bo przecież dopóki nikt ci tego w oczy nie powie, to się totalnie nie liczy. No a nie jest tak do końca i ten argument jest absurdalny i niedorzeczny.